Dzień dobry, Ilona Bazyluk. Przedstawię prognozę na najbliższy weekend. Dzisiaj w piątek Polska jest pod wpływem podwyższonego ciśnienia związanego z tym wyżem nad Rosji, ale od zachodu już do nas wkracza dotoka Niżu z frontem chłodnym i z linią zmierzchności. Ten układ jest związany z niżem znad Skandynawii. No i w piątek właśnie w dzień ten układ się będzie przemieszczał na zachodzie i do centrum kraju. I jeszcze na wschodzie, w centrum, na południu, po południu jeszcze dużo słońca, ale w godzinach wieczornych wzrost zachmurzenia na zachodzie kraju i tam też wystąpią opady deszczu i burze. I jeszcze mamy ostrzeżenia na upał, na dzisiaj obowiązują. Najwyższego trzeciego stopnia jest tam w województwie lubuskim i wielkopolskim. I tam temperatura maksymalna dzisiaj do 36, lokalnie 37 stopni. Na pozostałym obszarze kraju jest stopień drugi. Tutaj właśnie na północy, w centrum, też na południu polskie. I w tej strefie drugiego stopnia temperatura maksymalna do 35, od 33 do 35 stopni. Również na lubelskie i podkarpackie. No i najniższy stopień pierwszy. Tutaj w takim pasie od Warmii, Mazur, przez częściowe Mazowsze, po Małopolskę i tereny podgórskie. I w tym pierwszym stopniu do 33. Bez ostrzeżeń jest północny zachód i też północny wschód. Tutaj dzisiaj maksymalnie do 30. Pewnie powinno być powyżej 30. I właśnie po południu od zachodu ta strefa frontu się do nas zbliżała. Już gdzieś tam na krańcach zachodnich widzimy te opady. To jest godzina 13. Więc to już do nas właśnie wkracza ta strefa opadów. Ale po godzinie 17 powinny pojawić się już burze i one będą przemieszczały się właśnie do centrum w nocy. Najgroźniejsze burze są spodziewane właśnie w godzinach nocnych, około północy. I właśnie obowiązują ostrzeżenia na te burze stopnia drugiego i pierwszego. Stopień drugi tutaj od Pomorza przez Wielkopolskę, Podolny Śląsk. I w tym drugim stopniu opady deszczu do 40 mm i porywy wiatru do 90, a na północy lokalnie do 100 km na godzinę. W pierwszym stopniu ostrzeżenia te burze od 17 godziny już po południu i w tym pierwszym stopniu maksymalnie do 25 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. I te burze w tych wschodnich powiatach tego ostrzeżenia obowiązują do godziny 8 w sobotę. Jak mówiłam, już mamy tu strefę tego frontu. No i właśnie w nocy ten front się będzie przemieszczał do centrum kraju, więc najsilniejsze zjawiska w tym pasie takim centralnym od Warmii, Mazur po Dolny Śląsk. A na południu kraju, południowym wschodzie, jeszcze tutaj bezchmurnie, zachmurzenie małe i też za frontem, tam się będzie rozpogadzało i tam temperatura właśnie w tej masie polarnej morskiej za frontem najbardziej spadnie i właśnie w nocy z piątku na sobotę najchłodniej na krańcach północno-wschodnich od 13 do 15 stopni, na pozostałym obszarze od 16 do 18. A najcieplej w centrum, to mazowieckie, łódzkie, minimalnie do 19-20 stopni dzisiaj w nocy. I potem jutro ta strefa frontu i tego zachmurzenia będzie przemieszczała się dalej na wschód kraju. I jutro spodziewamy się z kolei opadów deszczu głównie już od godzin około południowych mogą pojawiać się burze związane z tym frontem. Właśnie takim centralnym od Podlasia po Polskę, ale w godzinach około południowych te burze nie powinny być groźne. Dopiero po południu w takiej strefie przed tym frontem, taka kolejna zbieżność będzie się tworzyła i właśnie po południu podlaskie, tutaj lubelskie, podkarpackie, tu się utworzą silniejsze burze z opadami do około 30 mm i z porywami wiatru do 70 km na godzinę. No i miejscami też może padać grad. I jutro maksymalnie najcieplej jeszcze upalnie na Podkarpaciu, tutaj do 32 stopni lokalnie, ale tylko Podkarpacie właśnie i województwo lubelskie i
Tu właśnie mamy w tych ostrzeżeniach na upał. To właśnie lubelskie podkarpackie obowiązuje do soboty, a cała reszta do piątku tylko. Więc tą sobotę jeszcze na południowym wschodzie upalnie, ale na pozostałym obszarze już bez upałów. Tu maksymalnie w centrum do około 25-26 stopni. Na zachodzie również około 25-26. Nad morzem chłodniej około 20 stopni. I właśnie jutro za tą strefą zachmurzenia, za tą strefą opadów będzie już się rozpogadzało ponownie, więc na północnym zachodzie jutro więcej słońca, ale na południu, wschodzie, w centrum dużo chmur związanych właśnie z tym frontem. I potem w sobotę na niedzielę ten front się będzie dalej od nas odsuwał i w tej nocy tylko na krańcach tutaj południowo-wschodnich jeszcze możliwe pod deszczu i lokalnie burze. No a te burze głównie początkowo nie powinny być już silne, z wiatrem porywistym i z deszczem też już do około 10 mm. No i jak się właśnie z sobotę na niedzielę rozpogodzi, więc temperatura też spadnie i od około 8-10 stopni na północy kraju, 12 w centrum i najcieplej tu na tym południowym wschodzie, jeszcze w tej strefie zachmurzenia, do około 15 stopni. No i potem w niedzielę ten front już się od nas odsunie, będzie już bez opadów i dużo słońca, tylko gdzieś tam po południu, w godzinach południowych, wieczornych, na północy kraju mogą pojawić się jakieś słabe opady deszczu, ale na pozostałym obszarze, tak jak mówiłam, słonecznie. I maksymalnie w niedzielę na termometrach do około 24-25 stopni, więcej już nie powinno być, a najchłodniej nad morzem około 20. No i wiatr w ten weekend będzie tylko silniejszy właśnie w tych burzach, a poza tym będzie słaby z kierunków północnych i zachodnich.